jeszcze pierwszy mam angielski i nie odrobiłam lekcji, o nie, ale... O, dzień dobry pani, spóźniłam się, ale już siadam, przepraszam bardzo. Haniu, nic się nie stało, spokojnie, ja i tak miałam dla was kilka informacji. Udało mi się i nie była zła, ale ma dobry humor dzisiaj, Dzieci, słuchajcie, w następnych dniach mnie nie będzie, ponieważ wyjeżdżam na wymianę dla uczniów. Będę opiekunką tej wymiany na Playmobil Island. Także będziecie mieli zastępstwo, trochę sobie ode mnie odpoczniecie. Wow, Playmobil Island? Chciałabym tam pojechać, bo dużo słyszałam o tym miejscu. To jest wyspa. I pani tam jedzie, wow. Także... to wszystko. Widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia. Becky, ale super ta wymiana, co? Idę z panią porozmawiać. Może jeszcze są miejsca na tą wymianę. Jak myślisz? Ale piękne kwiaty, piękna książeczka. To prezent od moich uczniów. Przepraszam, mogę pani na chwilę przeszkodzić? Ta? O, tak, Haniu, jasne, zapraszam. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodzi o te wymiany na Playmobil Island. Czy są jeszcze jakieś wolne miejsca? Jak się tam w ogóle dostać? Można jeszcze jechać? O, Haniu, masz szczęście. Akurat jeszcze jest jedno wolne miejsce. Ostatnie. Jeżeli chcesz z nami jechać, to spasuj się szybciutko. I dzisiaj wieczorem wyjeżdżamy. Naprawdę super, marzyłam o tym. Tylko najpierw zapytaj rodziców, dobrze? Potrzebuję numeru twojej mamy, twojego taty. No i pamiętaj, żeby się dobrze spakować. Tak, tak, rozumiem, dobrze, super. O, dziękuję pani bardzo. Ale się udało, super. Tak miało chyba być, to przeznaczenie. Hej, jest ktoś w domu? Halo? Będę dzisiaj jechała na wymianę dla uczniów. Halo, jest tu ktoś? Mogę jechać? Proszę. Nikogo nie ma, taty nie ma, o nie. Zadzwonię do niego, pewnie jest w pracy. Zapytam. O nie, nie odbiera, pewnie jest na akcji. O nie, to nie fair, dlaczego on nie odbiera? Potrzebuję jego zgody. Teraz zadzwonię do mamy, ciekawe co ona powie. Okej, też nie odbiera, jak to? Nie fair, dlaczego nikt nie odbiera? O nie, mam taką szansę życiową, żeby pojechać na wymianę, a rodzice nie odbierają. Dlaczego? O, hej Simba. Ty mi nie pomożesz, ale fajnie, że tu jesteś. Jestem taka zła. Dzisiaj miałam jechać na wymianę na Playmobil Island, ale nie mam zgody rodziców. I co teraz? Co mówisz? A, świetny pomysł. W sumie mogę pozwolić sobie sama. No pewnie. Przecież jestem już prawie dorosła. Mogę sama o sobie decydować. Tak, to bardzo dobry pomysł. Mama nie będzie miała nic przeciwko. Tata pewnie też nie. Także po prostu wypełnię te dane i spakuję się. Halo, dzień dobry. Jestem tutaj Hania Wróblewska. Pytałam rodziców i nie mają nic przeciwko. Absolutnie. Mogę jechać z wami. Super, fajnie, do zobaczenia później. Będę jechać, dzięki Simba, daj, wyściskam cię. Ojej, nie spodobało mu się to, nie lubi jak się go przytula zbyt mocno. Dobra, nie mam czasu, muszę się pakować. Czego ja będę potrzebować? Jaka jest tam pogoda na tamtej wyspie? Zimno czy ciepło? Hej Pi, ja mam nowinki, jadę dzisiaj na wymianę na Playmobil Island. Wezmę mojego laptopa, może koc, bo pewnie tam jest jakaś plaża, więc fajnie by było mieć kocyk. Ojej, ile rzeczy, chyba wezmę jednak walizkę. Walizkę i plecak, tak. O nie, teraz dzwoni nagle telefon, teraz nie mam czasu, bo się pakuję. Bo pojadą beze mnie, muszę wziąć wszystkie moje walizki. Dobra, tę torbę jeszcze wezmę, bo nie wiadomo ile dni ta wyprawa potrwa. Nie mam pojęcia, nie zapytałam. Dobra, nie mam czasu. Kto to tak dzwoni ciągle? A jak to tata? Albo mama, jeżeli oni oddzwaniają? Już wiem, zostawię im karteczkę na stole. Muszą wiedzieć, gdzie jestem.
Wracam za kilka dni, Hania. Okej, może być. Jakby co, będą do mnie dzwonili. Myślę, że załatwiłam to w porządku. Okej, dobra, wychodzę, bo pojadą beze mnie, naprawdę. Dobrze, czy wszyscy już są? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedno miejsce jest jeszcze wolne. Miała przyjść Hania, ale nie ma jej. Może jej coś wypadło. Chyba musimy jechać, nie możemy dłużej czekać. Hej, hej, stop, stop, poczekajcie, zaczekajcie na mnie, jeszcze ja. O, Haniu, jesteś, chodź, zapraszam, szybciutko. Nie mamy czasu do stracenia, Haniu, wsiadaj, przed nami długa droga. Dobrze, już się pakuję do środka. Możemy w końcu jechać. Nie mam czasu, żeby tutaj siedzieć, znaczy ochoty nie mam. Już tylko moją walizkę do środka wprowadzę. Ale będzie fajna wycieczka, tak się cieszę. O, mój telefon dzwoni. Czy to tata? Dzieci, proszę wyciszyć dźwięk, żebyśmy mogli podczas drogi spać. Kierowca potrzebuje ciszy. Tak, tak, już wyciszam, tylko szybciutko odbiorę. O, cześć tato, znalazłeś moją karteczkę? Tak, wyjechałam na wymianę uczniowską. No, nie zapytałam cię, ale myślałam, że nie masz nic przeciwko. Już dzwonię do rodziców, dopiero wyjechała. Tato, myślałam, że nie będziesz zły. Dlaczego masz coś przeciwko? Bo nie zapytałam. No przepraszam, nie było cię w domu, dzwoniłam, a ty nie odbierałeś. Oj, tato, nie złość się. Jest na ciebie zły. O, ale mi przykro. To nie twoja sprawa, nie komentuj tego. Dzieci, dojechaliśmy, wysiadamy. Ale tu pięknie. Teraz przesiądziemy się na prom i niedługo już będziemy, bo droga lądowa nam się skończyła. Także wsiadamy szybciutko na prom, jak tylko podpłynie, dobrze? Wow, ale tu super. Hej, my się znamy? Kiedyś cię widziałam, prawda? Sorry, my tutaj rozmawiamy, nie przeszkadzaj nam, okej? Tak, ja ciebie znam, ale nie mam ochoty z tobą gadać. Ja jestem po raz 20 na Playmobil Island. A ja pierwszy raz, jak tam jest? Już ci mówiłam, że my z tobą nie gadamy, poza tym, po co ci tyle walizek? W ogóle nie umiesz się pakować. No nie wiedziałam, jaka będzie pogoda, wzięłam rzeczy na długi rękaw, na krótki, kilka torebek, laptopa. Bez sensu. Ja zmieściłam wszystko w tej małej torebce. Wzięłaś za dużo. Ojej, ale dziwne dziewczyny krytykują mnie za wszystko. Niemiłe jakieś są. I co, dzwoniłaś do mamusia? Ojej, dajcie mi spokój. To moja sprawa, o czym gadam z moim tatą. Ojej, jaka nerwowa. Ojej, jak tatuś. O, podjechałeś prom. Wow, ale duży, piękny. Czemu wszyscy są tacy niemili? O co tutaj chodzi? Mam nadzieję, że na wyspie będzie lepiej. Chodźcie, wszyscy wsiadamy, tak jak mówiłam. Zapraszam. Wow, zobacz, jaka siatka. Wszystko widać. Tylko dla odważnych. Chodź, staniemy tutaj. Tu jest najlepsze miejsce. No, widzę, tu jest super. Bardzo fajny prom. Nigdy takim nie płynęłam, nigdy nie byłam na wyspie, ale super. Hej, mogę się do was dołączyć? Nie, zajęte, sorry. Byliśmy tutaj pierwsi. Tutaj przyjaciół raczej nie znajdę. Mam nadzieję, że moja rodzina będzie bliższa. Uwaga, dojechaliśmy, dopłynęliśmy, wysiadamy na Playmobil Island. O, super, w końcu dopłynęliśmy. Nie mogę się doczekać. Wow, zobacz, jaka piękna wyspa. O, zobaczcie, już podpływają uczniowie z Playmobil City. No, ciekawe, jak się będą. Ja was tutaj zaskoczę. Chłopcy, odsuńcie się. O, dzień dobry, już jesteście. Witamy na Playmobil Island. Przyjechaliście na czas, idealnie. A,
to chyba nauczyciel z tamtej szkoły z Playmobil Island. A wy jesteście pewnie rodzicami z mojej rodziny gościnnej, tak? Miło mi was poznać. Tak, Haniu, to my. Witamy cię serdecznie na Playmobil Island. Chodź z nami do domu, już wszystko jest gotowe. Dobrze, teraz każdy uczeń idzie do swojej rodziny, dobrze? Według dokumentów. Jak macie jakiś problem, to podejdźcie do mnie, ja wam pomogę. Haniu, miło cię poznać. Chodź z nami, wszystko już w domu jest gotowe, zrobiliśmy kolację, przygotowaliśmy pokój, a ja wezmę torby. Wow, ale oni mili. Może jednak będzie fajnie. Mamy dwójkę dzieci, Leję i Toma. Oni na ciebie czekają. O, ale super, rodzeństwo. Może jednak będzie fajnie. No dobrze, jesteśmy. To jest nasz dom i nasz pies. Czuj się jak u siebie w domu. Och, jaki cudowny piesek. Ja mam w domu dwa koty, ale psy też uwielbiam. No, on jest bardzo uroczy. Na pewno się z nim dogadasz. Leja, Tom, schodzicie na dół? Dobra, daj im spokój. Pokaż Hani jej pokój. To jest twój pokój. Czuj się tutaj jak w domu, rób co chcesz, rozgość się na spokojnie, a potem zejdź na kolację, dobrze? Tak, ja idę szybko wszystko podgrzać i za chwilę możesz schodzić. Wow, mam własny pokój, super! Mam nawet biurko z komputerem, wow! Ale ci rodzice są mili, super! Ale na chwilę się jeszcze położę, ale tu wygodnie. Ej, kim ty jesteś i co robisz na moim łóżku? To jest moje łóżko i mój pokój. Wszędzie porozrzucałaś swoje rzeczy, jakaś jesteś dziwna, nienormalna. A, ty pewnie jesteś Leja, ja jestem Hania, Hania Wróblewska. Myślałam, że mogę tutaj się rozgościć. Nie, moi rodzice ci pozwolili, ale ja nie. Powinnaś zapytać jeszcze mnie o pozwolenie. Ale jesteś dziwna, nie chcę, żebyś tutaj była. Jaka ona niemiła. Leja, poczekaj. Ja nie wiedziałam, że mam cię zapytać o zdanie. Papa jest na mnie zły. Leja jest na mnie zła. Wszyscy są dla mnie niemili. Co za dziwna wycieczka. Może jeszcze będzie lepiej, ale dzisiaj jest strasznie. Co ja mam teraz zrobić?